Ja widzę, że dzień dobry, dzień dobry, że profesjonalnie. No odwróć się do mnie, odwróć się. Nie wstydź się. Powiedz, jak masz na imię? Emilia. Emilka, skąd jesteś? Z Aleksandrowa. Powiedz, który raz jesteś tu na tym rajdzie? Drugi raz. Czyli rok temu byłaś? Emilka, dzisiaj przed nami ile jest kilometrów, wiesz? 29. Jak myślisz? Siła będzie, moc? Z kim jest? Z kim przyjechałaś? Z zespołem numer 3 w Aleksandrze. Aha, to czyli jesteście tu wszyscy razem. To co? Miłego i do zobaczenia na trasie. I na drugi raz się nie wstydź, papa. Dzień dobry. Dobry. Witam na 6. rajdzie powiatowym Aleksandrów Kujawski. Powiedzcie, który raz jesteście na tym rajdzie? Ja drugi jestem. Ty jesteś drugi raz, czyli tamte szału nie zrobiłeś, bo 4 przepuściłeś. 4, jak masz na imię? Wiesiek. Wiesiek, jak to tam jest? Dlaczego ciebie nie było 4 razy? No akurat nie było mi w kraju. W kraju, no to masz wybaczalne. W ogóle skąd pasja do rowerów u ciebie? Proszę, pasja ta? No ja od początku trochę próbowałem jeździć nawet tego. Wacek były kolarz, sztuczka mnie zaraził. Aha, i tak no, sobie pomykasz, pomykasz. Pomykam, tak. Wiesiu, skąd jesteś? Z Aleksandrowa. Z Ciechocinka. Z Ciechocinka jesteś, tym bardziej fajnie. Jak masz na imię, powiedz? Mariola. Mariolka, skąd u ciebie pasja do rowerów? Bo widzę, że też tu no, na góralku. Mąż cię zaraził, tak? No. Długo jeździsz? Nie, ja jestem pierwszy raz. Aha, czyli zostajesz już u nas, czy nadal wyjeżdżasz? Różnie, różnie. Myślę, że będą miłe wspomnienia po rajdzie. Myślę, że o tej porze będę się starała, żeby być. Ja myślę, Mariolka, Wiesiu, trzymajcie się. Ja widzę dziewczyny już uśmiechnięte. Dzień dobry. 6. raj powiatowy. Powiedzcie, który raz jesteście? Pierwszy raz. Skąd jesteś? I skąd jesteś? Z Ciechocinka. Skąd? Słuchaj, jak dzisiaj? 20 km przeszło jest, grubo. Dasz radę? Ja myślę. 10 za nami. 10 za wami? Czyli co? Jest moc? Jest. Chcesz Ciechocinka jesteś? Trzymajcie się, powodzenia. Witam na rajdzie aleksandrowskim. My się już widzimy, już kolejny raz. Słuchaj, powiedz, który raz jesteś? Jacek, który raz my jesteśmy, bo ja już przeszłam rachubę. Szósty. Oj, nie kłam, poważnie szósty, no, wszystkie prze... No to fajnie, to ja się bardzo z tego cieszę. Dzisiaj powiedz, jakieś występy są? Gonzalez 72. Będzie, będzie jakieś, co, będzie coś? Wokalno-taneczne. Wokalno-taneczne, bardzo mnie cieszę. Ty masz na imię? Kasia. Kaśka, tak myślałem, numer 110, masz bardzo tak, fajny numer. Ślicznie, szkoda, wiesz, że jest 112. Z pogody się cieszysz? Z pogody się cieszy? No pewnie, pięknie. Wiesz, że pogoda została przywieziona z Torunia, to pamiętaj, Kaśka. Ja jestem Torunianka. Tak to fajnie, cieszę, tym bardziej. Powodzenia, do zobaczenia na trasie. Cześć. No cześć, dzięki. Dzień dobry, witam na rajdzie 6. powiatowym w Aleksandrowie Kujawskim. Ja widzę, że zajechałeś z rodziną. Powiedz, kto tam z tyłu siedzi, jak mają na imię? Julia, moja córka i... I siostrzeniec. I tak często ich wozisz? No nie, nie, nie często się zdarza tym naraz. Jak masz na imię, powiedz? Tomasz. Tomek, który raz jesteś u nas na rajdzie? Drugi raz? Od pogody dużo. I też byłeś z tą przyczepką? No nie, nie. Nie byłeś, sam pewno jechałeś. Widzę szosa, tu dość sentymentalna dla ciebie na pewno. Jak jeździsz trochę? No codziennie. Skąd pasja do rowerów u ciebie się wzięła? Trochę z przymusu. A co to był za przymus? Powiedz nam. Trzeba dojeżdżać do pracy. Aha, do pracy dojeżdżasz. Dzisiaj 29 km z przyczepką. Myślę, że dasz sobie radę. Powodzenia, do zobaczenia na trasie. Cześć. Super! Dziadek mu pomoże! Dzień dobry, witam na 6. rajdzie powiatowym Aleksandrów Kujawski. Skąd dziewczyny jesteście? Powiedzcie. Aleksandrów, który raz na rajdzie? Pierwszy raz. Wiesz, ile dzisiaj kilometrów do przejechania? I jak tam myślisz? Moc? Może dam radę. No ja myślę, że jak masz na imię? Donata. Donata i? Wiktoria. I Wiktoria. Jak dzisiaj? Znasz w ogóle plan trasy? Tak, tak. Wszystko wiesz? Chyba damy radę, co? Pewnie. Ja taką przyjechałam tutaj. Jasne. Tak. Fajnie. Trzymajcie się. Powodzenia i do zobaczenia. Dziękuję. Na trasie. Cześć. Dzień dobry. Widzę, że dzisiaj odważnie tu z dzieciątkiem na kierownicy.
Powiedz, który raz jesteś u nas na rajdzie w Aleksandrowie? Pierwszy raz. Skąd się dowiedziałaś, że jest taki sympatyczny rajd? Od znajomych. Jak masz na imię? Kamila. Kamilka, dzisiaj jest 29 km. Wiesz o tym? Wiele. Myślisz, że damy radę? Oczywiście. Jak ma na imię to dzieciątko? Ania. Ania, Kamilka z Aleksandrowa Kujawskiego. Trzymajcie się, powodzenia. Dzień dobry, witam w tak odważnym ubiorze. W kapelusiku, powiedz, skąd jesteś? Z Ciechocinka. Przyjechałaś sobie w kapelusiku, w warkoczykach. Który raz jesteś na rajdzie? To jest takie tradycyjne pytanie. Jedziesz pierwszy raz. Fajnie, fajnie. Nie wiem, czy dam radę, ale... Czy wiesz, że jest 29 km? Wiem. Coś jeździłaś w tygodniu? To ja myślę dzisiaj trzeci raz. Że dasz radę, jak masz na imię? Wandzia z Ciechocinka, bardzo mi się podoba. Trzymaj się, powodzenia, cześć. Także. Boją się, kurwa. Witam cię serdecznie, możesz... Witam, Wioletka. Ja... A ja chciałem się zapytać, co to za okazja, że te kwiatki są? Ja dostałam od wierzyciela. No super, świetnie, gratuluję. Wioletka, czy możesz krótko w czterech zdaniach przebieg dzisiejszej trasy nam powiedzieć? Ruszamy. No, pięć zdań. Jak zawsze z placu 3 maja. Tak. Jedziemy w kierunku poligonu, a więc tak jakbyśmy kierowali się na Toruń, ale stamtąd... Czyli w prawo jedziemy. Tak, ale stamtąd inaczej. Jedziemy w kierunku Opok i Grabia, w Opokach się zatrzymujemy. Aha. I później już z powrotem tylko Służewo, Przybranowo. W Opokach czeka na nas dobra zabawa, zjeżdżalnia dla dzieci. Czyli bufet, tak? Tak. Ile to jest stąd kilometrów? Do Opok? Tak, Opok. Oj, teraz mi dodałeś trudne. No tak trudno. Aha, mniej więcej. Około 15 km. Aha. Połowa trasy. Czyli zdążymy się rozpędzić, tak. Czyli w tym roku trasa jest krótsza, ale to dlatego też, że nie wiedzieliśmy, jaka będzie pogoda, to po pierwsze. Po drugie, jednak nie każdy jeszcze rozgrzewkę dostał taką... Przed sezonem, tak. I po trzecie, biliśmy się troszeczkę tak może niefortunnie, bo no dziś jest dzień wyjątkowy, Światowy Dzień Rodzin, więc w związku z tym dzisiaj pod tym hasłem i pod patronatem Bronisława Komorowskiego, prezydenta Polski, będziemy tą trasę przebiegać. Natomiast większość niestety też rodzin spędza dzisiaj na przyjęciach komunii. Tak jest, widziałem. Również serdecznie pozdrawiamy, ale i tak gromada jest dość duża. Wiem, widzę, że już 300 nas jest. Już! No, jeżeli jest 300, to jest bardzo dobrze, że go przewidziałam, że będzie około 100 osób, także jest super, myślę, że będzie... Fajnie, i to jest już szósty rajd i oczywiście pod twoim dowództwem widzę, że już strzelają, czy jeszcze będą jakieś fajerwerki. Wszystko, dzisiaj będzie wszystko. Będzie też wata cukrowa do oporu, więc jak masz ochotę, możesz jeść. Fajnie, dzięki Wioleta, powodzenia, do zobaczenia na trasie, cześć. Widzę cyklista z Wrocławka. Witamy na szóstym rajdzie. Z Wrocławka przyjechaliście? Tak. Na kołach czy jakoś? Na kołach. Czyli jesteś wprawiony. I dzisiejsze 29 km dla ciebie to jest na pewno bułka z masłem. Powiedz, jak masz na imię? Darek. Słuchaj, Darek? Darek, który raz jesteś w Aleksandrowie na tym rajdzie? Pierwszy raz dzisiaj. Pierwszy raz. Czy w ogóle bywałeś na podobnych rajdach? Tak. Bywałeś. Jeździmy co tydzień praktycznie na rajdy. Darek, powiedz, co jest takiego pięknego w rajdach, że warto na nie jeździć i zachęcać innych? No, kontakt z ludźmi, piękne okolice można zwiedzać. Pogoda musi być do tego piękna. To, że pogoda, to nadmienię, że pogody z Torunia przywieźliśmy. Ale dzisiaj z Wrocławka wjeżdżaliśmy o deszczu, była burza. O, niemożliwe. Zamawialiśmy się, jedziemy do Aleksandrowa. Czyli odważni cykliści z Wrocławka, pozdrawiam, cześć. Witam serdecznie mamę i córkę, która już pije, się posila. Mama wie, ile dzisiaj jedziemy? Mama wie, ile? Ile? No powiedz, ile kilometrów? 30 prawie kilometrów. Jak masz na imię? Justyna. Justyna z? Aleksandrowa. Z Aleksandrowa. Powiedz, który raz jesteś u nas na rajdzie? Pierwszy raz. Skąd się dowiedziałaś? Z plakatów. Z plakatów. A w tamtym roku też były plakaty, a ciebie nie było. Ale mam jeszcze drugie małe dziecko i po prostu aha, nie mogłam. Aha, rozumiem. I dzisiaj w tym roku udało się. Tak, także... się dostało. A i bardzo dobrze. Fajnie, że jesteś z nami. Trzymaj się. Powodzenia. Witam wszystkich, proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie tymi kwiatami, które dostałam od delegacji z Osiecin, wiosny.
widać, pogoda nam też dopisała, z czego bardzo się cieszę. A dzisiejsze spotkanie, proszę Państwa, ma dodatkowy charakter, nie tylko rekreacyjny, ale obchodziłem w dniu dzisiejszym Światowy Dzień Rodzin i z tej okazji dzisiaj się spotykamy. Impreza jest objęta szczególnym patronatem, patronem naszego prezydenta Bronisława Komorowskiego. Ja już wcześniej to oczywiście powiedziałam, że większość z nas dzisiejszy Dzień Rodzinny obchodzi w inny sposób, bo są dzisiaj komunie, przyjęcia, w związku z tym nie wszyscy dopisali, ale i tak wydaliśmy już ponad 350 identyfikatorów. I witam liczną grupę z Torunia, nie będę wymieniał tu waszych imion, bo was tu jest za dużo i też wszystkich nie znam. Słuchajcie, powiedzcie, co jest takiego pięknego w tych rajdach, że przyjeżdżacie do Aleksandrowa Kujawskiego? Donata, co tam jest takiego pięknego, że przyjechałaś tu, a nie akurat gdzieś indziej? To może odpowie nam następna koleżanka. To jest tradycja. Tradycja. Z tego względu, że co roku jesteśmy i nie może nas zabrać. I trzeba lubić trochę jeździć na rowerze. Wiadomo, rower to kochamy, dlatego tu jesteśmy. Powiedz, skąd pasja do roweru u ciebie? Bo wiem, że jest. Urodziłaś się z rowerkiem. W genach my rowery mamy we krwi, także powodzenia Toruń. Cieszę się, że przyjechaliście. Jeszcze jednego znaleźliśmy Toruniaka. W składzie, od lewej stronie, od kto Jacek. Lewy? Kto? Jacek! Jacek, Jędrzej Marta. I Marta! Marta, co tak tam cicho siedzisz sobie, się boisz? Gdzie masz rower, powiedz? Martunia! Zgubiłam! Ej, zgubiłaś! Myślę, że się poprawisz na drugi rok. Przyjedziesz do nas, co? Chłopaki, ja widzę co? Wóz serwisowy, tak? Tak jest. Zabezpieczenie, wszystko. I łączność. Łączność. Tak jest. Z kim macie łączność? Organizator służby, wszyscy. Rozumiem. Jeżeli komuś rower się zepsuje, też. Coś takiego, ktoś zasłabnie, też. Pakujecie, zabieracie. Widzę, tak że jest. Strasz jest karetka, tak, wasz wóz tak, serwisowy. Tak. Fajnie, pozdrowienia. Cześć, jadę do ludzi. Cześć, Marta, cześć. Pamiętaj, co obiecałaś na drugi rok.
widzę służby zabezpieczające, tak, czyli tak zwana końcówka peletonu. Zamykamy. Wy wszystko zamykacie, czuwacie nad wszystkim. Powiedz, na razie przejechaliśmy 500 metrów, wszystko w porządku, okay, chyba tak będzie, uważaj, bo z rowerem nie ma żartów. 450 uczestników przed nami, także ponad 450. Ilu? Ponad 450. Jednak. Czyli bardzo fajnie, sympatycznie. Bardzo fajnie, chociaż powiem, rano jechałam o 8 już do urzędu i powiem szczerze, zmoczył mnie deszcz, bałam się, że w ogóle będzie katastrofa, ale jest super. No to ja ci powiem, że pogodę przywieźliśmy z Torunia. Także trzymajcie z nami sztamy, a pogoda zawsze będzie. Powodzenia, cześć. Widzę Marcin, Ewa z Torunia. Powiedzcie, jak, na rowerach czy samochodzikiem podjechaliście? Tak, ciołem. Przykładem, co? Wy który raz już jesteście? Kolejny. Kolejny właśnie, bo ja widzę, że tu was gościliśmy zawsze. Raz. Dzisiaj 30 km. Ewa, jak tam u ciebie z jazdą? Świetnie. Świetnie, dasz sobie radę. Oczywiście. Ja myślę, powodzenia, do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia. Cześć. Pierwszy bufet za 20 km, także spokojnie. Różnie widziałem strażaków. Na wozach, na koniach, ale na rowerach jeszcze nie widziałem. Kto tu jest dowódcą? Kto tu jest dowódcą? Dowódca, chodź tu do mnie. Skąd taki pomysł, powiedz? A tak, a taka mała reprezentacja, Raciążka przyjechała. Pokazujemy, czyli straż skąd jest? Raciążka, od Raciążek. Aha, czyli też czy ta wasza straż, co się ujedzie, to ma coś wspólnego z wami? To są nasi koledzy. Aha, wasi koledzy. Tak, tak. Czyli co, jak nie dasz rady, to cię zabiorą. Mam nadzieję, że dam radę i chłopaki też. Czyli jak na strażaka przystało, woda jest. Jest co gasić. Ciekawka też. Jak masz na imię? Radomir. Radomir i jego kumple. Cześć, chłopaki. Jak się będzie palić, to woda jest, pamiętajcie. Tu widzę i odważyłeś się na szosie przyjechać. Cześć, skąd przyjechałeś? Dobre. Dobre. Dobre, Kołodziejowa. Rozumiem. No to ile miałeś tu kilometrów? 27. 27, czyli sympatycznie. Jak dla ciebie to... Nie za dużo, wcale cię nie żałuję. Połączony i później wracasz. Też na koło, fajnie. Będziesz miał z powrotem pod wiatr. Tak. No to fajnie. I o to chodzi, i o to chodzi właśnie, bo jak jest źle, to jest dobrze. Jak nie, jak tak. Jak masz na imię? Marcin. Marcin z Dobre. Z Dobrego. Z Dobrego, trzymaj się. Paulina Lewandowska, współorganizator. Jakże już szóstego rajdu. Aleksandrowskiego, tak, szóstego. Paulinka, opowiedz coś nam o trasie. Czy będzie cały czas nam się tak pięknie jechało asfaltem jak teraz do tej pory? No tak pięknie się nie będzie jechało. O właśnie, to mnie czeka. Będziemy skręcać z drogi poligonowej, skręcimy w las i przez 5 km do miejscowości Grabie będziemy jechać taką drogą włożoną tłuczniem. No, szutrówka tak zwana. Ale tragedii nie będzie, piachu. Mam nadzieję, że nie. No bo tam jest ogólnie tłuczeń, no trochę kałuż, deszczu, lewy, ale no podamy radę. Ja myślę, Paulinka, dzisiaj mamy 29 km. Ja wiem, że ty przygotowana jesteś mocowo, super, biegasz, jeździsz, także dla ciebie to jest bułka z masłem. Paulinka, dzisiaj jakie twoje zadanie jest? Służby porządkowe na pewno, tak, zabezpieczenie. Żeby robić na trasie, także kolega będzie robił na miejscu, jak dojdziemy na przystanek, a ja tutaj na trasie, także tak wzdłuż rajdu w tej trasie. Paulinka, powiedz mi, Wioleta przygotowana na taką trasę? Nie będzie... Słuchajcie, ona ma ten rower ten sam, co w tamtym... Ten sam. Ten sam i daje radę. No, mało, no to ja myślę. Mało używany, to spokojnie. Tak jest, za radę. Powodzenia, Paulinka. Cześć. Chłopakom tak wesoło. Czy ty wiesz, ile cię czeka dzisiaj kilometrów? Dasz radę? Jeździsz na co dzień? Tak, zawsze. 3 kilometry, no. No ale zawsze i z powrotem 6, ale dziś dasz radę, co? Tak. Tak masz na imię. Adam. Z kim przyjechałeś, Adam, dzisiaj? Sam przyjechałem z kolegami. Co, żeby ci wsparcie dali? Ale w końcu. Co, Adam, myślę, że dasz radę, koledzy też, bo widzę, że wszystko wypasione, rowery. Także uśmiech na twarzy, dopiero kilometr przejechany, zobaczymy później, jak to będzie. Jak nie, to ich podciągniesz trochę, nie? No. Drutex, najlepsze okna. Czy to twoja firma? Powiedz co? Nie. To nie. Powiedz, który raz jesteś u nas? Pierwszy. Pierwszy raz, jak masz na imię? Sylwia. Sylwia, skąd się dowiedziałaś o tym rajdzie? Od znajomych. Ale skąd jesteś? Z Przybranowa. Z Przybranowa. W tamtym roku byłaś? Nie. Nie byłaś, bo pierwszy raz, jasne.
I dlaczego taka długa przerwa była? Przecież to już jest 6 lat. No wiem. Czyli 6 razy. Nie wiedziałam, czyli pracuję, więc nie ma czasu. Rozumiem. Czyli będzie zawsze z nami. Będę. Bo jeszcze w tym roku kilka będzie takich rajdów. Będzie, będzie. Aha, no to dobrze. Dasz radę? 29 km przed tobą? Spokojnie. Ja myślę. To mi się podoba. Trzymaj się. Szkoła czy co? Co to będzie? Zatrzymujemy się na placu zabaw przy szkole. Aha. Przywita nas tam wspaniała i serdeczna pani dyrektor. I tam czeka na nas ciepły posiłek. Grillowane skrzydełka, kanapeczka, kiełbaska i nie tylko. A dla dzieciaków do woli wada cukrowa jest jeszcze. Mam nadzieję, że zjedziesz razem ze mną. Ja zjadę razem z tobą. Idę już w Wioletkę po skrzydełka, papa Wioletka. Mamy zakonnicę na rowerze, chyba jedna jedyna na tym rajdzie, tak mi się wydaje, a nieważne, ale ja mówię o biurze służbowym. Jest 400 osób. Słuchaj, powiedz, jak ci się jedzie w tym rowerze? Bardzo dobrze, cudownie. Pod wiaterek. Z błogosławieństwem Bożym chciałam powiedzieć. Rower lubisz, widzę, często jeździsz. Tak. Skąd pochodzisz? Z Gdańska. Z Gdańska? Jesteś gościnnie? Nie. Bardzo gościnnie. Najpiękniejszym i najlepszym, najbardziej gościnnym miastem w Polsce. Zaraz za Aleksandrowem Kujawskim. Zaraz i za Toruniem. O, za niech Toruniem. Tak będzie. Czyli co, widzę, że chmury dzisiaj dopisują. Jasne, słońce zaraz, jest tak. Omodlone, żeby była dzisiaj omodlone, tak jest. Jak masz na imię? Joela. Joela, zakonnica na rowerze. Elżbietanka. Elżbietanka. Gdzie stacjonujecie? W Grabiu. A tu w Grabiu, tak, to stąd jesteś. Zajmujemy się dziećmi właśnie niepełnosprawnymi. Rozumiem. Czyli dojechałaś stąd, nie byłaś w Aleksandrowie. Z dzieciakami jesteś. Mhm. Czyli są na tyle sprawni, że mogą sobie tylko pojechać. Paru jest, tylko paru, paru jest takich paru. Wybrałaś, czyli. No tylko ci dadzą radę, nie? Czyli... A reszta kibicowała, jak przyjechaliście i was pożegnała. Rozumiem. Plakaty. Widzieliśmy, Bóg zapłaci. Proszę. Dużo szerokości. Proszę.
Rodzinom, które dzisiaj biorą udział, wszystkim firmom, które wymieniłam i które nie wymieniłam, to przepraszam, ale też chcę podziękować za przygotowanie dzisiejszego posiłku, tych smacznych kiełbasek, grochówki i tego, i tej kaszanki, którą jedliśmy panu Robertowi Zarębie raz z kolegami, którzy dzisiaj zadbali o to, żebyśmy nie wracali głodni. Mam nadzieję, że wszyscy państwo się najedliście. Jeśli ktoś jest głodny, proszę mówić. Najedzona, zadowolona. Ja, lecimy dalej, kolega. Brzuchy pełne, dacie radę dotarłem, jechać. Dotarłem z powrotem. Damy radę. Ja myślę, smakowało? Jasne, że tak. Na następnym rajdzie zobaczymy się. Jasne. I tak samo musicie być ubrani. Jeszcze na bagażniku wąs strażacki, jak będzie, to będę zadowolony. Aparaty na plecach. Tak jest, aparaty, tak jest. Ale nie ma cukrzyców, a to są tylko ja. Pierwszego rajdu. Proszę powiedzieć, ile wasze liczniki naliczyły kilometrów, bo wiem, że nie 29, a 30 na pewno. 30 kilometrów i 200 metrów. Całkiem porządny odcinek drogi. Wprawdzie 15 kilometrów krótsze od zeszłorocznego, ale we wrześniu nadrobimy. Wszystkim państwu bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję, bo stworzyliście dzisiaj wspaniałą atmosferę prawdziwej, jednej, wielkiej rodziny. I jeszcze raz pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, wszystkie rodziny. Dziękuję jeszcze raz serdecznie, kieruję podziękowania wszystkim sponsorom dzisiejszej imprezy, wszystkim instytucjom wspierającym, policji, straży, ale przede wszystkim wam za uczestnictwo. Do zobaczenia we wrześniu. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Proszę państwa, przede wszystkim chciałam jeszcze podziękować i pozdrowić jeszcze raz od nas wszystkich koleżanki i kolegów z Włocławka, z Torunia, którzy jeszcze przyjechali, z Radziejowa i z Osiedli. Wszystkiego dobrego i podziękowania. Oczywiście duża grupa z Ciechocinka, jak mogłabym zapomnieć. 11 osób z Bakańca, więc wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, starym dobrym zwyczajem bardzo proszę na zakończenie rowery do góry. Rowery do góry, rowery do góry. Starym dobrym zwyczajem, tak? Podnosimy rowery do góry. To jest stary dobry zwyczaj. Podnosimy rowery do góry. Jak nas zaprasza Jan Zajdowiczów i pozdrawiamy uczestnika z Warszawy, który specjalnie do nas przyjechał. Pozdrawiamy go serdecznie. Panie starosto. Zdjęcie jak cukierki chowam. Róbcie zdjęcia jak chowa cukierki. No co, nie zasłużyłam? Nie zasłużyłam na to. Zasłużyłaś! Wioletka, tylko ty, bez ciebie by tu nic nie było. Jak ktoś chodzi.